Maria siedziała na drewnianej ławce w sali sądowej, z rękoma splecionymi na kolanach, nerwowo zaciskając palce na krawędzi spódnicy. Sala była prawie pusta, poza kilkoma urzędnikami i adwokatami. Zbliżała się ostatnia chwila rozprawy, tej, która miała rozstrzygnąć o losie jej córki. Serce biło jej jak szalone, a w głowie miała zamęt. Sędzia, starszy mężczyzna z siwą brodą, patrzył na dokumenty, jakby ważenie ich zawartości było dla niego czysto proceduralnym zadaniem. Dla Marii te ostatnie sekundy były nie do zniesienia. Mimo że wiedziała, jakie będzie rozstrzygnięcie, nadal trzymała się nadziei. Po rozważeniu wszystkich dowodów i argumentów stron, sędzia zaczął powoli: sąd uznaje, że opieka nad Zosią zostaje przyznana jej ojcu, Janowi. Maria zamknęła oczy, gdy te słowa przecięły ciszę jak ostrze noża. Wiedziała, że to się stanie, ale usłyszenie tego na głos wywołało zupełnie inny ból, niż ten, który sobie wyobrażała. Zosia była jej całym światem, a teraz miała ją stracić. Jan siedział po drugiej stronie sali, spokojny, z lekkim uśmiechem na ustach. Zawsze był pewny swojego zwycięstwa. Elegancki, opanowany, ubrany w garnitur skrojony na miarę. Obok niego siedziała jego matka, Barbara, zimna i pełna wyższości. Ona także była pewna, że sąd stanie po stronie jej syna. Dziękuję, wysoki sądzie, odezwał się adwokat Jana, mężczyzna o gładko zaczesanych włosach i złotym zegarku błyszczącym na nadgarstku. Maria nie mogła już znieść tego miejsca. Chciała uciec, schować się przed tym, co właśnie się stało. Szybko wstała z ławki i zaczęła wychodzić, lecz zanim zdążyła dotrzeć do drzwi, usłyszała kroki za sobą. Maria, głos Jana, chłodny i obojętny, zatrzymał ją w pół kroku. Mam nadzieję, że nie będziesz robić problemów z odwiedzinami. Zosia potrzebuje spokoju. Ty o tym nie wiesz, odpowiedziała Maria drżącym głosem, nie odwracając się. Nigdy nie rozumiałeś, czego Zosia potrzebuje. Jan zbliżył się, jego obecność była ciężka, jakby przytłaczała całą przestrzeń wokół. Potrzebuje stabilności. A ja mogę jej to dać. Ty tylko komplikujesz wszystko. Maria, choć miała ochotę krzyczeć, wzięła głęboki oddech i wyszła z sali, zanim łzy zdążyły się przebić przez barierę, którą z trudem stawiała. Na korytarzu czekała Barbara, z Zosią na rękach. Teściowa, której zimny uśmiech zawsze przyprawiał Marię o dreszcze, teraz wyglądała triumfalnie. Zosia, mała, uśmiechnięta, nie zdawała sobie sprawy z tego, co się właśnie wydarzyło. Maria podeszła bliżej, serce łomotało jej w piersi. Zosia wyciągnęła rączki do niej, a Maria musiała powstrzymać się od wybuchu płaczu. No cóż, Maria, zaczęła Barbara z ironicznym uśmiechem, teraz Zosia będzie miała prawdziwe życie. Bez tego twojego chaosu. Maria spojrzała na twarz swojej córki i cicho, prawie bezgłośnie, wyszeptała. Zawsze będę przy tobie, Zosiu. Nawet jeśli nie mogę być obok. Odwróciła się i odeszła, nie mogąc znieść widoku uśmiechniętej Barbary i jej triumfu. To był moment, w którym wszystko w niej pękło. Wiedziała, że życie, które znała, właśnie się skończyło. Maria błąkała się po ulicach miasta bez celu. Chłodny wiatr wrześniowego popołudnia owiewał jej twarz, a w głowie kłębiły się myśli. Miała wrażenie, że wszystko wokół niej traci sens. Jak teraz miała dalej żyć? Gdzie miała pójść? Próbowała zebrać myśli, ale każda próba skończenia tego koszmaru prowadziła do jednego: Zosia była teraz z Janem, a ona nie miała już żadnej kontroli nad własnym życiem. Zadzwonił telefon. To była Anna, jej przyjaciółka, która zawsze wspierała ją w trudnych chwilach. Maria? Jak się trzymasz? Jej głos był pełen troski, ale Maria nie była w stanie odpowiedzieć od razu. Nie wiem, Aniu, odpowiedziała po chwili milczenia. Straciłam Zosię. Nie mam gdzie pójść. Nie wiem, co teraz robić. Maria, słuchaj. Nie możesz się teraz poddać. Przyjedź do mnie, dobrze? Porozmawiamy, znajdziemy jakieś rozwiązanie. Maria wiedziała, że Anna miała rację. Potrzebowała wsparcia, kogoś, kto pomoże jej odnaleźć się w tej beznadziejnej sytuacji. Wzięła głęboki oddech i ruszyła w stronę najbliższego przystanku autobusowego. Kiedy wsiadła do autobusu, poczuła ciężar rzeczywistości. Wszystko, co znała, zostało jej odebrane. Jej życie jako żona i matka zniknęło w jednej chwili.
Teraz nie miała nic ani domu, ani pieniędzy, ani nawet swojej córki. Czuła, że tonie w rozpaczy. Patrząc przez okno autobusu, Maria widziała, jak mijają szare budynki, ulice pełne ludzi, którzy mieli swoje problemy, ale nikt z nich nie mógł zrozumieć tego, co teraz przeżywała. Każdy oddech stawał się dla niej ciężarem. Kiedy dotarła do mieszkania Anny, przyjaciółka czekała na nią w drzwiach, z ramionami gotowymi, by ją objąć. Maria natychmiast poczuła ulgę, że nie musi być sama z tym wszystkim. Chodź, wejdź. Zrobiłam ci herbatę, powiedziała Anna, prowadząc ją do salonu. Maria usiadła na sofie, niepewna, co dalej. Nie wiem, co robić, Aniu, zaczęła Maria, starając się opanować drżenie w głosie. Jan wygrał. Zabrali mi Zosię. Anna spojrzała na nią z troską, ale i determinacją. Maria, nie możesz się poddać. Jan jest silny, to prawda, ale to nie oznacza, że wszystko jest stracone. Zosia cię potrzebuje. Ale co mogę zrobić? Przecież sąd już podjął decyzję, Maria spuściła wzrok. Nie mam nic, kropka. Anna wzięła jej rękę w swoją. Zawsze jest jakieś wyjście. Może musisz najpierw odbudować siebie, zanim podejmiesz walkę o Zosię. Maria słuchała słów przyjaciółki, ale jej myśli były przy córce. Czuła, jak serce rozdziera jej tęsknota. Ale Anna miała rację. Musiała najpierw stanąć na nogi, zanim będzie mogła walczyć o przyszłość. Kolejne dni były dla Marii męczące i pełne chaosu wewnętrznego. Codziennie budziła się z myślą, że jej córka jest daleko, w domu Jana, a ona nie ma nadziei na zmianę tego stanu rzeczy. Każdego wieczoru długie, bezsenne godziny wypełniały jej myśli o przyszłości, która wydawała się przerażająco pusta. Anna, mimo swoich własnych problemów, nie opuszczała Marii ani na krok. Każdego dnia przychodziła, by porozmawiać, przygotować jedzenie lub po prostu siedzieć z nią w ciszy. Pewnego wieczoru, gdy Maria leżała na sofie z pustym spojrzeniem skierowanym w sufit, Anna przyszła z propozycją, która mogła odmienić jej życie. Maria, musisz zacząć od czegoś małego, zaczęła Anna, siadając obok niej. Znalazłam ci pracę. Maria uniosła głowę i spojrzała na przyjaciółkę zaskoczona. Pracę? Aniu, nie wiem, czy jestem gotowa. Nie mogę myśleć o niczym innym niż Zosia. Anna pochyliła się, biorąc Marię za rękę. Wiem, ale jeśli nie zaczniesz odbudowywać swojego życia, to nigdy nie znajdziesz siły, by o nią walczyć. Ta praca to mała rzecz, ale może być początkiem. To w lokalnej kawiarni. Nic wielkiego, ale pozwoli ci odzyskać trochę stabilności. Maria wahała się przez chwilę, ale wiedziała, że Anna miała rację. Musiała zrobić coś, co oda jej siłę. Każdy mały krok był teraz ważny. Dobrze. Zrobię to. Anna uśmiechnęła się szeroko. Zobaczysz, że to początek czegoś nowego. Pierwszy dzień w kawiarni był dla Marii wyzwaniem. Czuła się nie na miejscu, zupełnie jakby wróciła do czasów, gdy była nastolatką, pracującą dorywczo, zanim poznała Jana i jej życie zmieniło się w bajkę o bogactwie i wygodzie. Teraz, stojąc za ladą i podając kawę klientom, czuła, jakby wracała do innej rzeczywistości tej, która była jej obca przez tyle lat. Kawiarnia była mała, ale przytulna. Drewniane stoliki, ciepłe światło i zapach świeżo parzonej kawy dodawały jej pewnego rodzaju spokoju. Maria starała się skupić na prostych czynnościach, podawaniu napojów, uśmiechaniu się do klientów, ale w środku nadal czuła ogromną pustkę. Każdego ranka budziła się z bólem w sercu, myśląc o Zosi. Wiedziała, że jej córka jest teraz pod opieką ludzi, którzy nigdy nie darzyli jej prawdziwą miłością. Wiedziała też, że Jan i Barbara będą robić wszystko, by odsunąć ją od Zosi na zawsze. Kiedy Maria zaczęła pracę, myśli o Zosi nie dawały jej spokoju. Próbowała się skupić na obowiązkach, ale każde spojrzenie na małe dzieci, które czasami przychodziły z rodzicami do kawiarni, przypominało jej o Zosi. Jak ona się teraz czuje? Czy tęskni za mamą? Jednego dnia, podczas przerwy, siedząc na zapleczu kawiarni, Maria usłyszała znajomy głos. Cóż za niespodzianka, Maria. Zaskoczona, odwróciła się, by zobaczyć Jana stojącego przy ladzie. Maria wpatrywała się w Jana z zaskoczeniem, ale i z narastającym gniewem.
Ostatnią osobą, którą chciała widzieć, był jej były mąż, a tym bardziej tutaj, w kawiarni, gdzie próbowała zbudować cokolwiek z ruin swojego życia. Jan stał pewny siebie, w eleganckim garniturze, z tą charakterystyczną dla niego arogancją w oczach. Czego tu szukasz? Maria nie mogła powstrzymać chłodnego tonu w swoim głosie. Jan uśmiechnął się, lekko przekrzywiając głowę. Zdziwiłem się, widząc cię tutaj. Nie myślałem, że znajdziesz pracę tak szybko. Chciałem zobaczyć, jak sobie radzisz. Maria, choć jej serce biło mocno, nie chciała okazywać słabości. Oparła się o blat i spojrzała na niego z determinacją. Jestem silniejsza, niż ci się wydaje, Jan. Ale nie przyszłam tu, by z tobą rozmawiać o moim życiu. Czego chcesz? Jan westchnął, jakby znużony jej oporem. Myślałem, że powinnaś wiedzieć, iż Zosia świetnie się ma. Dzisiaj spędza dzień z mamą. Maria poczuła, jak jej serce ściska się w bólu. Wiedziała, że Barbara, jej była teściowa, nigdy nie była ciepłą i opiekuńczą osobą. A teraz to ona spędzała czas z Zosią, zamiast niej. Nie musisz mi tego mówić, odpowiedziała Maria, starając się utrzymać głos w ryzach. Wiem, że Zosia jest silna. I wiem, że będzie mnie potrzebowała, niezależnie od tego, co próbujecie jej wmówić. Jan uśmiechnął się, jakby to, co powiedziała, tylko go rozbawiło. Ach, Maria. Zosia jest teraz szczęśliwa. Ma wszystko, czego potrzebuje. Stabilność. A tego nigdy nie byłaś w stanie jej dać. Te słowa były jak uderzenie prosto w serce. Maria poczuła, jak krew w niej wrze, ale wiedziała, że nie może dać się sprowokować. Musiała być silna, musiała zachować kontrolę. Wiem, że robisz wszystko, by zniszczyć moje życie, powiedziała, patrząc Janowi prosto w oczy. Ale pamiętaj jedno, nie uda ci się zniszczyć mojej miłości do Zosi. Ona zawsze będzie wiedziała, kto ją kocha naprawdę. Jan wyprostował się i uśmiechnął chłodno. Zobaczymy. Czas pokaże. Po tych słowach odwrócił się i wyszedł z kawiarni, zostawiając Marię stojącą w miejscu z trzęsącymi się rękami. Chciała krzyczeć, chciała płakać, ale zamiast tego wzięła głęboki oddech i spróbowała uspokoić myśli. Nie poddam się, pomyślała. Jan może mieć pieniądze i wpływy, ale to nie znaczy, że wygra wszystko. Była gotowa zrobić wszystko, by odzyskać Zosię. Tego samego wieczoru, po zamknięciu kawiarni, Maria wróciła do mieszkania Anny. Przyjaciółka, widząc jej wyczerpaną twarz, od razu wiedziała, że coś się wydarzyło. Co się stało? Zapytała Anna, siadając obok niej na kanapie i podając jej kubek herbaty. Maria wzięła głęboki oddech, starając się opanować emocje. Jan przyszedł do kawiarni, zaczęła, patrząc na kubek w swoich dłoniach. Chciał mi pokazać, że ma nad wszystkim kontrolę. Mówił o Zosi, jakby to ona była tylko pionkiem w jego grze. Anna zmarszczyła brwi, słysząc to. Znała Jana od dawna, choć nigdy nie darzyła go sympatią. Wiedziała, jak bardzo Maria cierpi przez te relacje. On zawsze grał w swoje gierki, powiedziała Anna, kładąc dłoń na ramieniu Marii. Ale nie możesz mu pozwolić, by cię złamał. Musisz znaleźć sposób, by z nim walczyć. Maria westchnęła, czując ciężar tej walki. Była zmęczona, wykończona emocjonalnie. Ale wiedziała, że Anna ma rację. Nie wiem, jak to zrobić, przyznała cicho. Jan ma pieniądze, a ja... Mam tylko Zosię w sercu. Anna, widząc ból w oczach Marii, postanowiła działać. Sięgnęła po telefon i szybko zaczęła przeszukiwać kontakty. Jest ktoś, kto może ci pomóc. Znam prawnika, który specjalizuje się w takich sprawach. To nie jest typowy adwokat. Łukasz to człowiek, który nie boi się walczyć z bogatymi i wpływowymi ludźmi, takimi jak Jan. Maria spojrzała na nią z nadzieją, ale i sceptycyzmem. Myślisz, że to coś zmieni? Przegrałam już raz. Co może się zmienić? Anna spojrzała na nią z determinacją. Musisz przestać myśleć o przeszłości. Teraz masz nowe informacje, nowe dowody. Jeśli będziemy mieli silne argumenty, to możemy złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Łukasz to człowiek, który nie odpuszcza. On będzie walczył do końca. Maria poczuła, jak serce zaczyna bić mocniej.
Ta rozmowa była jak światełko w ciemności. Może rzeczywiście była jeszcze szansa. Zadzwoń do niego, powiedziała Maria, w końcu decydując się podjąć kolejny krok. Zrobię wszystko, co trzeba, żeby odzyskać Zosię. Anna uśmiechnęła się szeroko, ciesząc się, że Maria nie straciła woli walki. To jest to, czego potrzebujesz. Teraz ruszymy z miejsca. Następnego dnia Maria umówiła się na spotkanie z Łukaszem. Kancelaria, do której weszła, była daleka od przepychu, jakiego można by się spodziewać po prawniku specjalizującym się w walce z wpływowymi ludźmi. Małe, ale schludne biuro, z prostymi meblami, od razu wzbudziło w Marii pewne poczucie spokoju. Wiedziała, że trafiła do kogoś, kto nie pracuje dla blichtru, a dla sprawiedliwości. Łukasz, mężczyzna w średnim wieku, z krótko przystrzyżoną brodą i ciepłym spojrzeniem, przywitał ją serdecznie. Maria, prawda? Anna wiele mi o tobie opowiadała, zaczął, wskazując jej krzesło naprzeciw swojego biurka. Słyszałem o twojej sytuacji. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, chciałbym poznać całą historię z twojej perspektywy. Maria poczuła, jak fala emocji znów zalewa jej serce, ale wiedziała, że musi być silna. Przez kolejne godziny opowiadała Łukaszowi o wszystkim, o małżeństwie z Janem, o jego kontrolującym zachowaniu, o walce o Zosię i o przegranej sprawie sądowej. Mówiła o Barbarze, która zawsze była po stronie swojego syna, a także o tym, jak bardzo Zosia potrzebuje jej miłości i opieki. Łukasz słuchał uważnie, notując najważniejsze punkty. Maria, powiedział w końcu, odkładając pióro. Twoja sytuacja nie jest łatwa, ale to nie znaczy, że wszystko jest stracone. Musimy zebrać dowody na to, że Zosia nie czuje się dobrze w obecnym środowisku. Czy masz jakiekolwiek informacje, które mogłyby nam pomóc? Maria zamyśliła się, szukając w pamięci momentów, które mogłyby pomóc w tej walce. Zosia często mówiła, że boi się babci, zaczęła ostrożnie. Barbara zawsze była surowa i zimna wobec niej. Wiem, że sąsiedzi kilka razy widzieli, jak Barbara krzyczała na Zosię. Łukasz spojrzał na nią z zainteresowaniem. To dobry punkt wyjścia. Potrzebujemy dowodów. Może sąsiedzi zgodzą się zeznawać. A może jest ktoś, kto mógłby dostarczyć nam jakiegoś nagrania? Maria zamyśliła się. Jest nauczycielka Zosi. Zawsze była dla niej dobra. Może ona mogłaby coś wiedzieć. Łukasz skinął głową. Dobrze. Skontaktujemy się z nią. Potrzebujemy wszystkiego, co pomoże nam udowodnić, że Jan i Barbara nie dbają o dobro Zosi w taki sposób, jak powinni. Maria poczuła, że nadzieja, którą dawno temu straciła, zaczyna znów kiełkować w jej sercu. Miała wokół siebie ludzi, którzy wierzyli w jej walkę. Może ta walka nie była jeszcze przegrana. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, powiedział Łukasz, patrząc na nią z determinacją. Nie jesteś sama w tym, Maria. Teraz jesteśmy razem w tej walce. Maria, choć zmęczona emocjonalnie, czuła, że pierwszy raz od długiego czasu jest na dobrej drodze. Czekała ją długa droga, ale teraz miała nadzieję, że może się ona skończyć inaczej, niż się spodziewała. W dniu, gdy Maria ponownie spotkała się z Łukaszem, była pełna niepokoju, ale także nadziei. Zmęczona walką, miała wrażenie, że ten prawnik jest jej ostatnią szansą na odzyskanie Zosi. Od poprzedniego spotkania Łukasz zebrał sporo informacji i zaplanował kolejne kroki, ale wciąż potrzebował kluczowych dowodów, które mogłyby otworzyć sprawę na nowo. Maria, zrobiłem przegląd dokumentów i porozmawiałem z kilkoma osobami, zaczął Łukasz, siadając naprzeciw niej w swoim małym biurze. Sytuacja nie jest beznadziejna, ale potrzebujemy mocniejszych dowodów, by sąd zgodził się na ponowne rozpatrzenie twojej sprawy. Kluczowe jest to, by udowodnić, że obecne środowisko Zosi nie sprzyja jej zdrowiu psychicznemu i emocjonalnemu. Maria skinęła głową, starając się ukryć nerwowość. Wiedziała, że to prawda, ale nie miała pojęcia, jak to udowodnić. Jan i Barbara byli mistrzami manipulacji. Oboje utrzymywali fasadę doskonałej rodziny przed sądem, a Jan jako bogaty przedsiębiorca zawsze potrafił wykreować się na wzorowego ojca. Mam jedną nadzieję, powiedziała Maria po chwili namysłu. Jest nauczycielka Zosi, pani Monika. Zosia opowiadała jej o swoich problemach z babcią. Może ona mogłaby coś powiedzieć? Łukasz uniósł brwi, słysząc to. Jeśli nauczycielka ma dowody,
A jeszcze lepiej, jeśli była świadkiem trudnych sytuacji, to mogłoby zmienić wszystko. Może spróbujesz z nią porozmawiać? Potrzebujemy jej zeznań. Maria czuła, jak iskierka nadziei zaczyna tlić się w jej sercu. Wiedziała, że Monika zawsze była blisko Zosi i interesowała się jej samopoczuciem. Była nauczycielką, która troszczyła się o swoje dzieci bardziej niż o formalności. Po spotkaniu z Łukaszem Maria udała się do szkoły Zosi, gdzie miała nadzieję zastać Monikę. Kiedy weszła na korytarz, usłyszała znajome głosy dzieci wybiegających z klasy na przerwę. Szkoła była pełna życia, a Maria czuła, jakby wróciła do rzeczywistości, która przez ostatnie tygodnie była dla niej tak daleka. Monika, drobna kobieta o łagodnym uśmiechu, była w swojej klasie, zbierając książki z biurka. Kiedy zobaczyła Marię, jej twarz rozjaśniła się. Maria, jak się trzymasz? Zapytała Monika, podchodząc do niej. Monika, nie jest łatwo, odpowiedziała Maria, próbując utrzymać głos spokojny. Dlatego właśnie przyszłam do ciebie. Potrzebuję pomocy. To o Zosie. Monika zmarszczyła brwi, widząc powagę w oczach Marii. Chodź, usiądźmy. Opowiedz mi, co się dzieje. Maria usiadła przy biurku nauczycielki i zaczęła opowiadać o tym, jak Jan wygrał sprawę o opiekę nad Zosią i jak teraz Barbara spędza z nią większość czasu. Opowiedziała o swoim bólu, o tym, jak Zosia nie czuje się dobrze w domu ojca i jak bardzo tęskni za nią. Monika, wiem, że Zosia ci ufała. Mówiła ci o swoich problemach, prawda? Proszę, potrzebuję twojej pomocy. Czy mogłabyś zeznać w sądzie, że Zosia boi się swojej babci? Że nie czuje się bezpiecznie w tym domu? Monika przez chwilę milczała, jakby ważyła każde słowo. Zosia opowiadała mi o wielu rzeczach, zaczęła powoli. Zawsze starałam się być dla niej wsparciem. Wiem, że nie jest szczęśliwa, ale Maria to delikatna sprawa. Jan jest wpływowy, a ja muszę działać zgodnie z prawem. Maria czuła, jak z nadzieją zaczyna mieszać się lęk. Monika, proszę. To jedyna szansa, bym mogła odzyskać moją córkę. Bez twojej pomocy nie mam szans. Monika westchnęła, jakby walczyła z wewnętrznymi dylematami. Dobrze, powiedziała w końcu. Zrobię to dla Zosi. Nagrałam jedną rozmowę, w której Zosia mówiła o tym, jak bardzo boi się Barbary. Wiem, że to ryzykowne, ale jeśli to pomoże, to jestem gotowa zeznawać. Maria poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. To był przełom, na który czekała. Dziękuję, Monika. Zrobię wszystko, by to wykorzystać w sądzie. Kiedy Maria wróciła do kancelarii Łukasza, była pełna nadziei, ale też niepewności. Nagraną rozmowa z Moniką była kluczowa, ale Łukasz ostrzegł ją, że potrzebują jeszcze więcej dowodów, aby otworzyć sprawę na nowo. To dobry początek, Maria, powiedział Łukasz, przeglądając nagranie. Ale musimy działać szybko i mądrze. Potrzebujemy więcej świadków, którzy potwierdzą, że Jan i Barbara nie dbają o Zosię w odpowiedni sposób. Maria skinęła głową. Wiedziała, że musi zebrać więcej dowodów, ale nie miała pojęcia, jak to zrobić. Kiedyś była częścią świata Jana, ale teraz była zupełnie od niego odcięta. Kto mógłby jej pomóc? Anna, która nie opuściła Marii ani na chwilę, miała pomysł. Maria, a co z sąsiadami? Czy nie widzieli, co się dzieje w domu Jana? Może ktoś zauważył, jak Barbara zachowuje się wobec Zosi? Maria poczuła, że to może być rozwiązanie. Masz rację. Sąsiedzi widzieli niejedno. Zosia często wracała przerażona po pobycie u babci. Łukasz natychmiast podjął decyzję. Skontaktujemy się z nimi. Jeśli uda nam się uzyskać ich zeznania, będziemy mieli mocne argumenty. Musimy działać szybko, zanim Jan dowie się, że próbujemy otworzyć sprawę. Zaczęli od odwiedzenia kilku sąsiadów, którzy od lat mieszkali obok domu Jana. Niektórzy byli obojętni, ale inni, jak pani Krystyna, która mieszkała naprzeciwko, zgodzili się pomóc. Widziałam, jak Barbara krzyczała na Zosię, powiedziała starsza kobieta, kiedy Maria i Łukasz odwiedzili ją w jej małym mieszkaniu. Zosia jest cudownym dzieckiem, a ta kobieta traktuje ją jak coś niechcianego. Widziałam, jak Zosia wracała zapłakana. Jeśli mogę pomóc, to zrobię to. Te słowa były dla Marii niczym balsam na zbolałą duszę. Wiedziała, że z każdym świadkiem ich sprawa staje się silniejsza.
Nadszedł dzień, którego Maria bała się najbardziej, dzień ponownej rozprawy. Z pomocą Łukasza udało się otworzyć sprawę na nowo, ale wiedziała, że Jan i Barbara zrobią wszystko, aby utrzymać Zosię z dala od niej. Kiedy Maria weszła na salę sądową, czuła, jak żołądek jej się ściska. Jan siedział po drugiej stronie, otoczony swoimi prawnikami. Jego twarz była jak maska, niepokojąco spokojna, pełna pewności siebie. Barbara siedziała obok niego, patrząc na Marię z zimnym, niemal pogardliwym spojrzeniem. Łukasz, stojąc obok Marii, wysłał jej krótki, pełen otuchy uśmiech. Jesteśmy gotowi. Masz wsparcie, Maria. Będziemy walczyć do końca. Sędzia wszedł na salę, a wszyscy zamilkli. Rozpoczęło się przesłuchiwanie świadków. Monika, nauczycielka Zosi, była jednym z najważniejszych świadków. Jej zeznania, poparte nagraniem, były trudne do podważenia. Opowiadała o tym, jak Zosia mówiła o strachu przed babcią, o chłodzie i braku wsparcia ze strony ojca. Jan, choć starał się zachować opanowanie, wyraźnie poczuł, że sprawa wymyka się spod kontroli. Jego prawnicy próbowali podważyć autentyczność nagrania, ale Łukasz był przygotowany. Ta rozmowa pokazuje prawdziwe uczucia Zosi, powiedział Łukasz w swojej mowie. Nie możemy ignorować jej głosu. Zosia potrzebuje miłości i stabilności, a to, co przeżywa w domu ojca, jest dalekie od tego, co powinno być jej zapewnione. Barbara, wezwana na świadka, próbowała przedstawiać siebie jako troskliwą babcię, ale jej zimne spojrzenie i aroganckie zachowanie na sali sądowej mówiły same za siebie. Kiedy sędzia przesłuchiwał ją, starała się odpowiadać z dystansem, ale było jasne, że traci pewność siebie. W końcu nadszedł moment, na który Maria czekała z zapartym tchem. Sędzia miał wydać wyrok. Sala sądowa była cicha, jakby wszyscy wstrzymali oddech, czekając na decyzję sędziego. Maria czuła, jak serce bije jej szybciej z każdą sekundą. Łukasz stał obok niej, spokojny, ale gotowy na każdą ewentualność. Sędzia spojrzał na dokumenty przed sobą, a następnie na obie strony konfliktu. Po rozpatrzeniu wszystkich dowodów i przesłuchaniu świadków, sąd stwierdza, że dobro dziecka wymaga zmiany decyzji o opiece nad Zosią. Opieka zostaje przyznana matce, Marii. Te słowa były jak błogosławieństwo. Maria poczuła, jakby ciężar, który dźwigała przez miesiące, wreszcie spadł z jej ramion. Łzy płynęły po jej policzkach, ale były to łzy radości. Łukasz uścisnął jej rękę, uśmiechając się szeroko. Wiedziałem, że to możliwe. Jan wstał gwałtownie z miejsca, jego twarz czerwona ze złości. To jest nie do przyjęcia. Zosia należy do mnie. Ona powinna być ze mną. Sędzia podniósł wzrok. Pan Gajewski, proszę zachować spokój. Decyzja sądu jest ostateczna. Barbara spojrzała na Marię z lodowatym spojrzeniem, ale nie powiedziała ani słowa. Zrozumiała, że przegrali. Maria, mimo że czuła ulgę, wiedziała, że ta walka nie była łatwa i że Jan oraz Barbara mogą jeszcze próbować coś zmienić, ale teraz miała przy sobie ludzi, którzy wierzyli w jej sprawę. Po rozprawie Maria czuła, że wreszcie może zacząć żyć na nowo. Zosia wróciła do niej, a każda chwila spędzona z córką była dla niej niczym skarb. Wiedziała, że teraz musi zbudować stabilne życie dla siebie i Zosi, by już nigdy nie musieć walczyć o jej opiekę. Przeprowadzka do małego, ale przytulnego mieszkania była pierwszym krokiem. Zosia cieszyła się, że znów jest z mamą. Maria, choć wciąż zmęczona emocjonalnie, czuła, że życie zaczyna się układać. Z pomocą Anny i wsparciem Łukasza, powoli odbudowywała swoje życie. Mamo, możemy iść do parku? Zapytała Zosia pewnego słonecznego popołudnia, trzymając swoją ulubioną lalkę. Oczywiście, kochanie, odpowiedziała Maria, uśmiechając się. Idziemy tam, gdzie tylko chcesz. To były małe chwile, które dawały jej siłę. Każdy dzień spędzony z córką przypominał jej, o co walczyła. Teraz miała tylko jedno marzenie: dać Zosi bezpieczny, kochający dom, którego obie potrzebowały. Pewnego wieczoru, po dniu spędzonym na zabawie w parku, Maria i Zosia usiadły na balkonie ich nowego mieszkania, patrząc na zachód słońca. Zosia siedziała na kolanach mamy, a Maria gładziła jej włosy, czując ogromną miłość i spokój, jakiego nie czuła od dawna. Mamo, kocham cię, wyszeptała Zosia, przytulając się mocno do Marii. Maria poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale tym razem były to łzy szczęścia.
Osiągnęła to, co było dla niej najważniejsze, odzyskała swoją córkę i razem zaczęły budować nowe, szczęśliwe życie. Ja ciebie też, Zosiu, odpowiedziała cicho, całując ją w czoło. Zawsze będziemy razem, obiecuję. Patrząc na zachodzące słońce, Maria wiedziała, że czeka ją jeszcze wiele wyzwań, ale teraz, z Zosią przy boku, była gotowa stawić czoła każdemu z nich. Miała wsparcie, miała nadzieję, a co najważniejsze, miała miłość, która przezwyciężyła wszystko.